Cytować nie będę, natomiast chciałbym jeszcze raz wrócić do kilku spraw. Bo otrzymałam oczywiście dzisiaj, co prawda, ale otrzymałam informacje o opinii negatywnej prezydenta rozpisane na kilka punktów. Nie zgadzam się ze wszystkimi. I dlaczego? Wydaje mi się bardzo takie dziwne błędy, że coś jest powtórzone. Tymczasem w tym dzisiejszym przez nas procedowanym projekcie uchwały błędy są zupełnie podobne. Ja jakoś nikomu by nie przeszkadzał, bo podejrzewam, że opinia prawna tutaj na tym się za bardzo nie była dopracowana. Na przykład uważam, że należy skreślić zapis paragrafu 2 punkt 1, gdy słowicze w punkcie 3 zawiera regulację wyjaśnienia pojęcia samorządowa placówka. W paragrafie 4 ust. 2 i 3 wskazuje się na placówki samorządowe, a w ust. 4 z kolei wskazuje się na placówki. No, ale tak naprawdę powinna być. Bardzo proszę, już posiedzenie. Aha. Ja, tak, no, bardzo... Jeszcze pani minutę daję, żeby... Niesłusznie jest mi wypowiadać się na temat trybu, w jakim zostałem powołany, wskazany na stanowisko dyrektora Zespołu Ekonomiki i Oświaty, więc zresztą zgodnie z deklaracją, która padła wczoraj na Komisji Edukacji, wypowie się w tej sprawie radca prawny i pełni Zespołu Ekonomiki i Oświaty, a Urzędu Miasta Krakowa. Natomiast pozwólcie Państwo, że krótko odniosę się do pozostałych kwestii, które tak naprawdę były już dyskutowane w czasie pierwszego czytania. Zapisy dotyczące czy to kontroli zewnętrznej, nazywanej wewnętrzną, czy to radców prawnych, wykreślone ze statutu, tak naprawdę pozwalają na mądre ustawienie obsługi placówek oświatowych po analizie, jak to powinno być prowadzone. Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące spisu treści, jak była uprzejma to nazwać, pani radna, rzeczywiście ten statut zawiera wymienione najważniejsze zadania, które ZEO może zgodnie z Państwa wolą realizować. Przypomnę, że poprzedni statut zadany w 2009 roku wymienia zadania bardzo szczegółowe, z dokładnością do każdego na przykład zadania okołooświatowego, które ZEO realizowało, budziło to wątpliwości interpretacyjne, a zresztą taka jest przyjęta metoda określania statutów dla miejskich jednostek. Jeżeli chodzi o skutki dla miasta, są dwie odpowiedzi na to pytanie. Sam fakt zmienia statutu, co oczywiste, nie wnosi skutków dla miasta, ponieważ te zadania, jeśli nie będzie realizowało za co ja podkreślam, jest przesądzone, będzie organizowane w jakiejś innej jednostce miejskiej, więc dla miasta nie przynosi to żadnych skutków. Ale też w statucie jest wyraźnie napisane, że ZEO podlega reorganizacji i oznacza to, co oczywiście jest również skutkiem społecznym, ograniczenie zatrudnienia o 60 etatów, a to już oznacza oszczędności dla miasta rzędu 2 milionów rocznie. Dziękuję. Dziękuję. W tej sprawie pani Nowak.
nie ma skutków finansowych. 60 osób zwolnionych w ZEO to jest zwolnienie grupowe, proszę pana. To jest pierwsza sprawa. Zatem, proszę państwa, kolejna uchwała w sprawie reorganizacji ZEO nie może być podjęta bez pełnej analizy finansowej reorganizacji poprzedniej. A jeżeli państwo przyglądniecie się tej reorganizacji, to wygląda na to, że jej w ogóle nie było. Że zamiast zmniejszenia na przykład liczby zatrudnienia, zatrudnienie wzrosło, a zostało również wtedy, kiedy pan dyrektor Czarny był już dyrektorem. Więc mówienie takich rzeczy jest co najmniej odludne. I mówienie również, że nie umieszczenie skutków finansowych w uzasadnieniu, to jest taka drobnostka, to ja jeszcze raz mówię, że jest prawo, że jest statut nasz i jest wyraźnie powiedziane, że uchwały muszą mieć w uzasadnieniu właśnie informacje o skutkach finansowych. I zupełnie nie rozumiem, dlaczego akurat w tym momencie takich skutków nie mamy analizować. To dla mnie jest po prostu niezrozumiałe. I w związku z tym, jeżeli pan nie może zrozumować się do tego, w jakiej sytuacji pan został, czy według jakiego prawa został pan powołany bez konkursu, to ja rozumiem, że pan prezydent, czy w imieniu pana prezydenta, pani prezydent wytłumaczy, ale chciałabym to wiedzieć. Dziękuję panu prezydenta. Ja rozumiem, że potem dopuszczę państwa w imieniu pana prezydenta swojego grupu. Zapraszam. Jakby z państwa wiceprezydent. Uświetnienie na swoje zobowiązania. Ja już o konkursach nie będę mówił, bo już radna Barbara Nowa we wszystkim na ten temat powiedziała. Ja tylko chcę zauważyć, że wczoraj na Komisji Edukacji rozmawialiśmy na temat zadań, jakie będą zaniechane, w ogóle będą kontynuowane przez DEO i w jaki sposób dyrektor Czarny nie jest w stanie na ten temat powiedzieć, przynajmniej wczoraj nie byłem w stanie powiedzieć na ten temat. Twierdzi, że jak się uchwali status, no to potem się zastanowimy. No to jest w ogóle niedopuszczalne. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy państwa radni chce zabrać głos? Nie widzę. Bardzo proszę w imieniu pana prezydenta. Jeszcze nie zakończyliśmy dyskusji, ale... Panie przewodniczący, szanowni państwo, niezręcznie jest mi mówić z tego miejsca, że no, moi przedmówcy troszkę mijają się z prawdą. Tak to powiem najdelikatniej, ponieważ na żadne pytanie podczas wczorajszych obrad Komisji Edukacji nie, w mojej ocenie nie została udzielona odpowiedź. Pan radny był uprzejmy pytać o losy pracowników, którzy ewentualnie będą zwolnieni i zgodnie z prawem odpowiedziała, że jest to indywidualna sprawa z zakresu prawa pracy i będzie uzgadniana stosownie do przepisów, które to regulują. Czyli na przykład, jeżeli któreś z zadań zostałoby przeniesione do urzędu, to wtedy reprezentujący pracodawca, czyli Urząd Miasta Krakowa, z reprezentującym ZOO będzie uzgadniał sposób na przykład przeniesienia tych pracowników. Natomiast jeszcze raz chciałbym powiedzieć dobitnie, żadne zadanie, które do tej pory jest realizowane przez ZOO, czy to kontrola tych placówek, czy to obsługa prawna nie zostanie zaniechana w wyniku przyjęcia tego statutu. Natomiast brak tych zapisów oznacza większą elastyczność w zorganizowaniu tego być może lepiej. Podam przykład, w tej chwili jest, o czym zresztą mówiłem 2 tygodnie temu, w tej chwili jest taka sytuacja, że inaczej wygląda kontrola placówek samowiązujących, to tak dla złośliwej precyzji i są 15 nie było obsługiwane przez ZOO, a inaczej przebiega kontrola placówek obsługiwanych przez ZOO. Moim zdaniem tak być nie powinno. Natomiast jeśli pan przewodniczący pozwoli, chciałbym prosić o oddanie głosu radcy urzędu. Dziękuję. Jakby zostało podane możliwość, jak to jestem dyrektorem Zespołu Ekonomiki i Oświaty od 1 stycznia 2011, czyli rok i 8 miesięcy. Dziękuję. Bardzo proszę, panie przewodniczący.
Szanowni Państwo, w sprawie propozycji poprawki dotyczącej wyłonienia dyrektora zespołu w drodze omóc. W opinii pana prezydenta znalazło się takie stwierdzenie, że tą propozycję opiniuje się negatywnie, ponieważ sprawy pracownicze wszystkich pracowników wyłonionych dyrektora reguluje ustawa o pracownikach samorządowych, która nie przewiduje trybu konkursu. Ja bym myślę, że tutaj nastąpiło pewne nieporozumienie w zakresie rozumienia pojęcia konkurs. Nawiązanie aktualnie, nawiązanie umowy z każdym pracownikiem samorządowym, tym także z dyrektorami gminnych organizacyjnych, oczywiście jeżeli przepisy obecne nie przewidują szczególnego typu, następuje w oparciu o przepisy ustawy o pracownikach samorządowych. W artykule 11 przepisy te mówią, że nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny. Nie użył tutaj ustawodawca pojęcia konkursu, ale właśnie na tym to polega, że w przypadku zwolnienia się stanowiska urzędniczego, w tym stanowiska kierownika gminnej jednostki organizacyjnej, w szczególnym trybie określonym ustawą o pracownikach samorządowych musi być ogłoszony nabór, możemy go rozumieć jako tak zwany konkurs, w którym to konkursie określone są wszystkie kryteria, między innymi określenie wymagań związanych ze stanowiskiem zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które są niezbędne, które są dodatkowe, wskazanie zakresu zadań wykonywanych na danym stanowisku. W związku z tym powielanie tych zapisów ustawowych to propozycją poprawki, czyli użyciem zamiast pojęcia nabór, pojęcia konkursu nie jest poprawne, albowiem zgodnie z już uchwalonym w tym zakresie orzecznictwem przepisy prawa miejscowego, a statuty gminy jednostek organizacyjnej należą do tej kategorii prawa, nie mogą być powielane, a więc te reguły obowiązujące na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych muszą obowiązywać, wiążą pana prezydenta, a nie mogą zostać powielone w projekcie statutu, tak jak jest to proponowane poprawą. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę pani radna na trzeci raz, pani burmistrza i potem pana radny Białecki. Przypomnę, że w tej sprawie jest pozytywna opinia Komisji Edukacji. Pan docent. No jak, nie powielamy zapisów ustawy, a dlaczego w takim razie nie realizujemy tych zapisów ustawy? To jest pytanie podstawowe, a dwa, ja tylko nie uzyskałam żadnej odpowiedzi na ten temat, w jaki sposób pan dyrektor Czarny w tym momencie został powołany na to stanowisko, w jakich warunkach, zgodnie z jakim prawem i ile jeszcze razy będziemy przy każdej restrukturyzacji przenosić dyrektora jednej placówki na kolejną bez konkursu. Nie sami pani tłumaczenie jest dla mnie wyczerpujące, bo ja mówię, że należy tą ustawę czytać równocześnie stawiając stanowisk i tu nie ma takiego jasnego tłumaczenia, jak pani zna, bo dysponuje tutaj, oczywiście mogę dysponować w sensie zapisie, a na ustnie, od prawnika zupełnie inną interpretację. Możemy tutaj w tym momencie oczywiście się spierać. Ale ja bym chciała usłyszeć jednak odpowiedzi na swoje pytania. Dziękuję panu radnemu Tomasowi. Szanowny panie przewodniczący, wysoka rada, ja mam takie wątpliwości, ponieważ ten statut o skutkach jego będziemy dopiero wiedzieć w 2013 roku. A więc pytam, co do 2013 roku do września i jeżeli ten statut będzie negatywnie spełniał swoje zadanie, co do 2013 roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu Pietrus. Panie przewodniczący, ja w sprawie konkursu chciałem też dopytać. Po pierwsze, oczywiście Rada Miasta Krakowa wprowadziła już do kilku instytucji obowiązek konkursu na stanowisko dyrektora z odpowiednimi kompetencjami, czyli nie kogokolwiek, tylko musi w zakresie mieć kompetencje merytoryczne tego stanowiska. I mam pytanie, w związku z tym, ponieważ sprawa dotyczy też w momencie tego samego problemu, jak prezydent realizuje te zapisy uchwał, które są, okazuje się, niezgodne, które są, okazuje się, są zgodne z prawem, ponieważ wojewoda nie jest
pytanie, gdzie jest tutaj realizowane prawo? Po co jest to prawo? Po co jest to prawo zapisane w ustawie? Po co są te zapisy uchwał Rady Miasta Krakowa o konkursach na stanowiska dyrektorów? Czy one są martwe? Prosimy o odpowiedź, ponieważ nie wiem, nie ma tu strony prezydenta, nie wiem, czy jest to w imieniu prezydenta, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jest z Państwa radnych chce zabrać głos? Dziękuję. Bardzo proszę, zamykam dyskusję, żeby się to nie powtarzało. Czy w imieniu Pana Prezydenta ktoś chce zabrać głos? No, może ogłosimy, a może nie ogłosimy. Bo... Nie, proszę Państwa. Dyskusja trwa, wnioski wyciągniemy przy głosowaniu. Dziękuję, w takim razie stwierdzam odbycie drugiego czytania. Rozumiem i bardzo proszę na przyszłość w imieniu Pana Prezydenta o to, żeby w danej sprawie reprezentował sprawę branżową, nazwijmy to wiceprezydent, bo sprawy prawne, sprawy prawne nie dziękujemy. Natomiast proszę Państwa tak, odbyliśmy w tej sprawie. No to zawsze można złożyć wniosek. Można było, bo już nie można. Szanowni Państwo, stwierdzam odbycie drugiego czytania. Jest poprawka Pani Radnej Nowak i ją będziemy zaraz głosować po tym uchwale. Proszę o przygotowanie się do głosowania. Tak, zadzwonię, tak. Jesteśmy, proszę Państwa, w 33 punkcie. Potem jest jeszcze kilka punktów dotyczących skarg. Informacja prezydenta w sprawach finansowych. Gdzie omówiliśmy się na krótko, zwartą i bardzo znaczącą prezentację. I potem pierwsze czytanie, w tym sprawy mieszkaniowe na ostatniej części. Że tak powiem, przedstawi nam informację, którą chciałbym, żeby wszyscy radni byli na sali i przy tej prezentacji stanu finansów byli obecni. Proszę Państwa, wszyscy, kto wrócił na salę, przygotowujemy, jesteśmy przygotowani. Proszę Państwa, będziemy podjęli drugie czytanie, będziemy głosowali na poprawkę Pani Radnej Nowak. Przypomnę, negatywna opinia Pana Prezydenta i generalnie pozytywna opinia Wysoka Komisji Edukacji. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem poprawki Pani Radnej Nowak? Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzyma? Czy ktoś jeszcze bierze udział w głosowaniu? Bardzo proszę. Czy jeszcze ktoś, tu jakieś widzę dyskusję, zamykamy, proszę. 10 za, 21 przeciw. 0 wstrzymujących się. Poprawka nie uzyskała większości. W związku z tym głosujemy uchwałę w wersji pierwotnej. Proszę o przygotowanie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy. Proszę bardzo. Głosowaliśmy dokładnie tak samo. 21 za, 10 przeciw. Stwierdzam, że brak się jako